Zenek i Danuta Martyniukowie, nie muszę martwić się emerytura. Płacimy składki emerytalne, jesteśmy odpowiedzialni. W ostatnim czasie niezwykle głośno w rodzimych mediach głośno zrobiło się na temat celebrytów, którzy są niezadowoleni z wysokości swojej emerytury. Na niskie świadczenia narzekali już m.in. Katarzyna Janda, Mirosław Hryniewicz, Laura Lacz, Katarzyna Skrzynecka, Teresa Lipowska, Karol Strasburger. A tak z legendy polskiej sceny muzycznej, takie jak Krzysztof Cugowski, Maryla Rodowicz czy Marek Piekarczyk. Niedawno głos w tej sprawie postanowiła zajać malzonka niekwestionowanego króla disco polo, Danuta Martyniuk. Choć 56-latka nie otrzymuje jeszcze świadczeń, jest przekonana, że zarówno ona, jak i Zenek nie muszą martwić się o pieniądze. Nie, nie boimy się. Odkładamy pieniążki, plećmy składki emerytalne, jesteśmy odpowiedzialni. Standard, na jakim zjemy, może się dla mnie zmienić, nie jestem aż tak wymagająca. Także nie martwię się o to, co będzie później. Mam nadzieję, że będzie dobrze, tłumaczyła celebrytka w rozmowie z serwisem Pudelek. Rodzina Martyniuków nie musi martwić się o swoja finansowa przyszłość nie tylko ze względu na wysokie zarobki króla disco polo, ostatnio także Danuta Martyniuk cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony mediów. Choć partnerka i jednocześnie menadżerka popularnego Zenka przez długi czas żyła w cieniu sławy lidera zespołu Akcent, 56-latka zdążyła zdobyć pokaźne grono fanów. Zona wokalisty coraz częściej pojawia się na brązowych imprezach i pozuje z mezem na czerwonym dywanie. Na dowód rosnącej popularności para zjawiła się ostatnio na uroczystej gali Osobowości i Sukcesy, na której ukochana gwiazdora polskiej estrady zaprezentowała swoja imponująca sylwetka. Figury mogłaby pozazdrościć jej niejedna nastolatka. Danuta Martyniuk wygląda dziś znakomicie. A swoja metamorfozę zawdzięcza nie tylko medycynie estetycznej, ale także zbilansowanej diecie i aktywności fizycznej. Jak przyznała celebrytka w jednym z wywiadów, motywacja do zmian były także nieprzychylne komentarze, jakie czytała na swój temat w internecie.